To dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Znowu obraz zacina. Oczywiście u mnie to już standard. Nie mam pojęcia, od czego to zależy. Przestałam z tym walczyć. Dzisiaj, jak widzicie, chciałabym Was zaprosić na taki film, który się będzie składał z dwóch części. Pierwsza część to są odlewy. Ja będę robić odlewy z żywicy. I tutaj mam taką modelarską żywicę, która jest dwuskładnikową żywicą. Składa się ze składnika A i składnika B. Ja tą żywicę kupiłam w Kraftwenie, ale już jakiś spory czas temu. No i teraz, co mam tutaj? Ona jest oczywiście dostępna na Allegro. Tylko powiem Wam, że to nie jest bardzo tania rzecz. Czas życia w 25 stopniach, mniej więcej 6-8 minut. Szczelnie zamknij opakowanie. Super Seal Advanced Technology. Chciałabym powiedzieć, jaka to jest firma, ale nie mogę znaleźć. Oczywiście żywica jest, to jest czysta chemia. Nie? To jest czysta chemia, więc na początek, jeśli ktoś nie ma zbytniego doświadczenia, dawno nieużywane, to ja proponuję, nałożycie do tego rękawiczki. Ja rękawiczek nie nakładam, bo w rękawiczkach pracować nie umiem. Ja stoję, możecie mieć trochę dziwny ten obraz, znaczy w sensie dziwny pogląd na mnie. Jeśli Wam wejdę jakoś tam za bardzo w ekran, to od razu Was przepraszam. No ale wiecie, to trzeba trochę trzeba się skupić na tym, co się z tą żywicą wyrabia. No i teraz tak. Jeśli dotykamy tej żywicy tak po prostu ręką jak ja, to dobrze jest mieć w pogotowiu jakąś chusteczkę czy coś, no bo to jest produkt żrący, musicie pamiętać. Oczywiście, że on Was nie zabije, ale no należy uważać, kiedy się go używa. Ja nalewam sobie tutaj tam jakieś 20 ml tego składnika A. Ja wiem, że Wy go tak za bardzo nie widzicie. Mam taką, wiecie, specjalistyczną od leków wyciągniętą miarkę. Od leków albo od białka. Rozłożyłam sobie foremki, które chcę odlać. Tutaj wleję sobie tego więcej, bo ja dużo tych foremek potrzebuję. Czyli wlewam składnika A 40 ml. I teraz muszę wlać składnika B również 40 ml. Ja zamykam sobie od razu tą żywicę, żeby ona nie uwalniała tego swojego zapachu. Ona nie jest jakoś intensywnie zapachowa, nie zabije Was ten zapach, ani ten, wiecie, opar z niej, bo to też nie jest jakiś tam nie wiadomo jaki opar. No i teraz nalewam sobie drugiego tego składnika, też po 20 ml, czy tam, no mililitrów, po 20 ml. Zakręcam żywicę, tamtą, wiecie, tamtą część. To sobie muszę odłożyć gdzieś na jakąś folię, bo nie chcę, żeby mi się ta mata pobrudziła. No i teraz bierzemy kubeczek, do którego nalaliśmy tej żywicy, i mieszadełko. Ja wiem, że to trochę słabo widać, bo jest widno, a już mi się rozlało. Więc oczywiście, że mam wszystko pod ręką, łącznie z chusteczką, dlatego wycieram to rękawem. Mieszamy tą żywicę do momentu, kiedy ona zacznie troszeczkę zmieniać kolor. I ona się pod ręką robi taka jakby trochę kisielowata, nie? No to wtedy wiadomo, że ona jest gotowa do użycia. Czas zastygnięcia tej żywicy jest około 15 minut. Jak jest ciepło w pomieszczeniu, w którym to robicie, ja mam otwarte okno, więc za ciepło nie jest, ale mniej więcej 20 minut, 15 minut i ona zastygnie. No, wymieszałam sobie wszystko, mam nadzieję, że dobrze. No i zaczynam odlewać. Robię to pomalutku, żeby nie przelać tej żywicy, wiecie, ponad foremkę, bo nie o to chodzi, żeby ją zmarnować, tylko chodzi o to, żeby mieć odlew, nie? Ja sobie tutaj potrzebuję takie 3 butelki. Jak mi starczy, to odleję jeszcze sobie tutaj te butelki, ale jeszcze chciałam tutaj te żarówki.
bo te żaruchki moim zdaniem będą super elementem do pokazania, jak wyglądają na nich woski, ponieważ one mają takie, wiecie, dużo takich szczególików, nie? I ja tutaj bardzo, bardzo, bardzo maleńkim strumieniem nalewam sobie tą żywicę. Ona wam nie zastygnie w 15 sekund, kiedy jest w tym, wiecie, w tym dozowniku, powiedzmy, tak, którym rozlewam tą żywicę. Ale no, trzeba to robić dosyć, tak bym powiedziała, sprawnie. Właśnie dlatego, żeby ona wam nie zastygła tutaj, gdzie ją mieszałyśmy, tylko żeby ona zaczęła zastygać w ręce. Bardzo mi się podobają te żarówki. To jest oczywiście mój prezent urodzinowy od mojego męża. Tutaj mamy jeszcze te takie mniejsze, to je też wylejemy. Cały ten nadmiar, który mi tutaj gdzieś po kropelce spada, no wiadomo, że tutaj też trochę cieknie z tego, wiecie, z tego dozownika, nie? Są oczywiście takie silikonowe, bardzo je polecam, bo ja go też kiedyś używałam już tam na warsztatach, gdzieś miałam okazję go dotknąć. Polecam wam takie kubeczki silikonowe. Ten kubeczek silikonowy jest lepszy do rozlewania tej żywicy, ale on jest też lepszy, kiedy ją mieszamy, bo po prostu ten kubeczek silikonowy zmienia temperaturę, kiedy żywica się łączy, no zachodzi reakcja chemiczna, oczywiste to jest, no i wtedy ona wydziela ciepło. I wtedy w tym kubeczku, przez ten silikon cieniutki z tego kubeczka, czujemy, że żywica zaczyna się robić ciepła i to oznacza, że jest gotowa do wylewania. Sporo tej żywicy zrobiłam, bo tak jak powiedziałam, chciałam mieć sporo tych żarówek. A tu mi jeszcze jakaś taka wąska została. Ja nie potrzebuję za bardzo tych takich wielkich, ale te małe chciałam sobie odlać przede wszystkim. Moja żywica, wy tego nie widzicie na filmie, ale moja żywica, ta, którą rozlewam, ona już zaczyna troszeczkę zmieniać konsystencję. Ona się już zrobiła taka bardziej kisielowata. No dobra, i teraz resztka, ta co mi została, jeszcze sobie wleję do tej butelki. No dobra, to co tam się odleje, to się odleje. Tutaj są takie te butelki połączone ze sobą. Niekoniecznie one mi są tak bardzo potrzebne. Takie połączone, ale no zobaczymy, może akurat będą fajnie współpracowały z woskami. No na pewno będą fajnie współpracowały z woskami, bo one są co? No i teraz to ten, wiecie, lejek, w którym ja miałam tą żywicę, jest ciepły tutaj, nie? Jest ciepły, bo zaszła reakcja chemiczna. Więc, no i tutaj na dole, no nie widać tego, nie jestem w stanie tego pokazać, ale tutaj na dole ta żywica się już zaczęła tak troszkę ścinać. Ja też nie wyczyściłam tego lejka od poprzedniej pracy mojej, kiedy robiłam wyciski, więc tam na dole troszkę tego zostało. Teraz tutaj wyrównam sobie, że tak powiem, bo tu mi się trochę nalało za dużo, w sensie zrobił się taki melisk wypukły, a nie o melisk mi chodzi, bo ja to chcę przykleić do płótna, więc nie o melisk mi chodzi, a już na pewno nie o wypukły. No i teraz tutaj, gdzie mi się tak troszkę, wiecie, nadlało na samą foremkę, no to ja to sobie albo nożykiem zgarnę do następnej, tak, do następnej foremki, znaczy do następnej dziury, powiedzmy, albo po prostu jak będę potem wyciągać, no to te takie malutkie elementy to można sobie, wiecie, odłamać. Żywica na początku, kiedy się ją wyciąga, kiedy ona zaschnie i się ją wyciągnie z tych foremek, to ona jeszcze przez chwilę jest w miarę plastyczna. I jeszcze właśnie można odciąć albo odłamać te takie elementy, wiecie, nadlane.
gdzieś tam, gdzie ręka zadrżała, gdzie tam coś spadło, no to jeszcze można spokojnie to po prostu, wiecie, odłamać. Natomiast kiedy żywica już zaschnie, tak naprawdę zaschnie, no to ona jest w ogóle nieplastyczna. Tak? Jeśli chcemy, żeby na przykład, jeśli nam zaschnie ta część butelkowa, te butelki są połączone, a ja bym je chciała, wiecie, chciałabym uzyskać taki bardziej owalny kształt, no to muszę rozgrzać żywicę nagrzewnicą, trochę ją podgrzać i dopiero wtedy spróbować ją troszkę wygiąć, bo na sucho, że tak powiem, bez rozgrzania, no to po prostu pęknie. A szkoda, wiecie, no szkoda wycisku, nie? Bo ta żywica nie jest tania. Więc no szkoda, żeby popękały i połamały się wyciski. Choć ja czasami wyciski łamię z pełną premedytacją. Po prostu potrzebuję na przykład ramkę, żeby mi wychodziła na płótnie z góry i z dołu, a ramka jest nieduża, więc ją łamię na pół, sadzam od góry, sadzam od dołu i mam wrażenie bardzo dużej ramki. Czyszczę ręce, bo wiecie, gdzieś mi tam ta żywica zawsze trochę chlapnie, nie? Najlepiej będzie, jak je umyję po prostu w ciepłej wodzie z mydłem i wtedy nic mi się nie wydzieje. Także jak powiedziałam, to jest taka żywica Rencast FC52, część A i część B. Ta żywica się jakoś nazywa poliuretanowa chyba, ale głowy bym za to nie dała. No, Modelarnia 24.pl to jest pewnie miejsce, gdzie można to też kupić po prostu w sklepie i może być nawet trochę tańsza niż w sklepach, wiecie, scrapbookingowych. No bo wiadomo, że dziewczyny jak sprowadzają i sprzedają, no to też tam pewnie jakiś kilkuprocentowy narzut jest. Okej, okay. No to teraz czekamy 20 minut, jak nam wyschną nasze odlewy. Ja w tym czasie przygotuję, posprzątam sobie te wszystkie, wiecie, nalewaczki. Przygotuję w tym czasie woski, no i za jakieś 15-20 minut wracamy z powrotem, żeby pobawić się trochę woskami. No to do zobaczenia. No to witam po mniej więcej 25 do 30 minut, czyli tyle, ile żywica potrzebowała, żeby zaschnąć. I mam światło padające z przodu i tak, wiecie, średnio to widać, ale będzie widać zaraz, jak zaczniemy woskować te wszystkie. Musiałam stać, żeby włączyć lampę jeszcze z boku, może trochę zneutralizuje to światło, które pada z przodu. No dobra, mam przygotowane pędzle, woski, całą swoją kolekcję, stare, nowe. Wiecie, jakie tam miałam, takie wzięłam. Ja widzę, że mam większość wosków z Sjartu jednak. No okej, okay. To odstawimy na razie na bok. Bo pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest zagesowanie elementów, które chcemy użyć. I ja nie będę wszystkich wykorzystywać, ponieważ no to bez sensu byłoby trochę. Ale no kilka zrobimy. Bo ja chciałabym ich użyć do swojej pracy mediowej, której nie zrobiłam jeszcze w ramach tych twórczych warsztatów z Kasią Kędzierską. Więc dlatego mam przygotowane białe gesso, ponieważ no, ta praca ma być taką pracą shabby chic. No dobra, w jasnych kolorach, więc gessuję. Ja to robię dużym pędzlem, tam wiecie, nie bardzo się tam przejmuję, jak to tam jest zagessowane. Dobrze, żeby było zagessowane też po bokach, jak już gessujemy, no to żeby to było zagessowane w miarę dobrze. Pamiętajcie o tym, że pędzel zostawia takie ślady, nie? Na żywicy, takie wiecie, kreski. Dlatego ja gesuję zawsze w jedną stronę. Boki też. Jeszcze kiedyś gesowałam tył, ale to już bez przesady. Można też to pogesować, jak już jest przyklejone, wiecie, na pracę, nie? No mój pędzel nie jest absolutnie dobrym pędzlem do robienia tego.
ale no postaram się jak mogę najlepiej. Nie przygotowałam na grzewnicy, ale nieduża warstwa gessa powinna w miarę szybko wyschnąć. No i jak widzicie, ja też nie używam rękawiczek przy takich pracach, bo nie lubię. Nie lubię pracować w rękawiczkach. Po prostu no nie cierpię tego. Może gdyby pędzel był trochę bardziej mokry, to by lepiej mi szło z tym gessowaniem. Na tych większych elementach to tak sobie po prostu tapuję, bo to jakoś tak, wiecie, super, nie musi być zagessowane, ale dobrze, żeby było zagessowane, dlatego że wtedy łatwiej się trzymają farby, znaczy w ogóle się trzymają farby i po prostu nie będą się rozmazywać, będą się ładnie blendować. Gesso to jest takie zabezpieczenie, ono jest takie trochę jak podkład malarski, taki wiecie, do, jak malujemy tam ściany czy domu, czy coś tam. Jest to oczywiście tam w bazie wody, no to wiemy. Więc schnie też elegancko, w miarę szybko, więc też nie ma jakiegoś strachu. Ja nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja oczywiście nie gesuję na macie, bo jak tej szklanej bezpośrednio, tylko na folii, bo nie chcę po prostu, żeby mi się ta mata tym gessem zaraz uświniła. Chociaż oczywiście jak produkt wodny, no to wystarczy wziąć wodę, szmatkę i przetrzeć. Po to tą matę kupiłam, czy dostałam, ale właśnie po to, żeby móc pracować na niej bezpośrednio na niej z mediami i żeby mi się żeby się łatwo czyściła po prostu, ale jakoś tak wiecie, jest nowa, no to niech będzie jeszcze trochę nowa. Jeszcze wezmę może te dwie małe, jeszcze tego małego pycia. Ja wam oczywiście pokażę pracę z twórczych rozdziałów. Album jest nieskończony i jeszcze chyba długo nie będzie skończony, ale pokażę wam te prace, które zrobię, czyli tą pracę na płótnie i wpis do Art Journala. Ja nie mam kitu lutowego, mam tylko kupiony ten kit z marca i jest fantastyczny i pokażę wam go przy okazji pokazywania prac z marca. Jeszcze tą dużą butelkę chciałam też, chociaż ona mi tak niekoniecznie pasuje, bo ja się dopiero niedawno dopatrzyłam, że ona ma jakieś muszelki na sobie, takie wiecie, wyciśnięte, nie? No postarajmy się to tak trochę lepiej zagesować, nie już resztką gessa, ale trochę bardziej. Nie robię tego jakoś tak, wiecie, tam, żeby tam nie wiadomo jak to było dobrze zrobione. Z gessem trzeba trochę uważać, bo gesso, tak jak mówiłam, ono zostawia, po pierwsze pędzel zostawia te takie kreseczki od pędzla, a po drugie gesso trochę przykrywa te ornamenty, które są tutaj, wiecie, wyciśnięte. Nie? Mam nadzieję, że one się nie ukryją całkiem i że będą widoczne. No na razie są widoczne. To można na razie odłożyć. Muszę jeszcze wstać po chusteczki mokre, bo oczywiście są przygotowane, ale za mną. Więc obraz się nie zaciął, po prostu wstałam po chusteczki. Pewnie i tak się będzie zacinał, bo mój OBS postanowił, że będzie żył swoim życiem, a nie moim. Szukam lepszego programu, który przechwytuje kamerę z telefonu i z którym można pracować i który nie daje takich debilnych efektów, że się ciągle coś zacina, bo to już mnie zaczyna naprawdę bardzo drażnić. No i w zakupowym filmie z zakupami przedurodzinowymi pokazywałam wam pędzle, które sobie kupiłam. One są duże. Ten mój do gessa jest, bo ja już mam taki jeden pędzel i ten mój pędzel do gessa jest mniejszy. No dużo mniejszy, nie? Mniej więcej połowa, czy tam jedna trzecia
mniej więcej o 1/3 mniejszy. Ale tak jak mówiłam, ja go używam tylko i wyłącznie do wybielania prac. I już do niczego innego go nie chcę używać, więc go odkładam. A tym nowym pędzlem spróbujemy użyć któregoś z tych wosków nowych, żeby można było zobaczyć, jak on się będzie zachowywał. Ja bym chciała użyć wosku, tam w pracy była różowa farba, więc użyjemy różowego. Użyjemy jasnozielonego. Użyjemy też może tego turkusowego. Brązowego troszeczkę. Niebieskich to chyba nie. Może tego grafitu jeszcze spróbujemy. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o ten pierwszy film z tymi pracami takimi, wiecie, do czego? Do tej pracy mediowej, której będę potrzebować. Tam były użyte farbki, takie w proszku. Ja mam też te farbki w proszku, nie wszystkie kolory, ale no jakieś tam mam. Więc spróbujemy też użyć, znaczy ja spróbuję użyć też tych farbek. Tutaj mam już pędzelek od różowego wosku pobrudzony, którym robiłam, woskowałam tekturkę, więc no spróbuję go też tutaj wykorzystać. I ja normalnie pracuję z woskami tak, że biorę sobie wosk na palec, rozcieram go na dłoni, żeby go rozgrzać i dopiero wtedy zaczynam smarować, wiecie, powierzchnię, którą chcę, żeby była zawoskowana. No i oczywiście robię to tam, gdzie chcę, to w mniejszej ilości tego wosku, tam, gdzie chcę, to w większej ilości tego wosku. Jeżeli robię to palcem, to mam nad tym kontrolę i mogę to zrobić tylko po wierzchu mojego tego, wiecie, obrazka, czy tam ornamentu, czy jak to tam nazwać. Tutaj w tych żarówkach, no to na przykład tylko po tej żarówce, nie? Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, a trochę widać. Więc tutaj jest na górze wyciągnięty ten wzór takiej żarówki. Więc jak robię to palcem, to mam nad tym większą kontrolę i mogę to zrobić tak, że w środku mam po prostu biały ten element, a ten wosk znajduje się tylko na wierzchu. I teraz jak spsikam to farbą albo nawet gessem czarnym bym to zrobiła i starła mokrą chusteczką to gesso, to wszędzie tam, gdzie był wosk, to gesso zejdzie. Bo wosk jest oczywiście tłusty, nie? Więc jego jakby z niego można, jak on wyschnie, to z niego można po prostu zetrzeć farbę. No i teraz widać, no, mocniej powoskowałam te brzegi, gdzie nie ma tego ornamentu, więc widać, że tam, gdzie woskowałam palcem, no to w środku jest białe, a wosk znajduje się na zewnątrz. Natomiast jeśli zrobię to pędzlem, to wejdzie mi ten wosk w te przestrzenie białe. No i co z tego, że mam różowy pędzel. Teraz wezmę sobie ten brąz i spróbuję tym pędzlem tam też trochę, wiecie, pobrudzić to tym brązem, nie? Żeby było takie różowo-brązowe. Nie jest to najpiękniejszy efekt, jaki kiedykolwiek uzyskałam, ale mogę zamalować wszystkie białe powierzchnie. No i teraz oczywiście ten różowy to zginął tutaj prawie, nie? No bo jest bardziej pomazany na brązowo. No i tutaj jeszcze sobie też te boki trochę maznę na brązowo. Ok, i teraz jak wytrę najlepiej w spodnie pędzel i znowu użyję trochę tego różowego wosku, no to teraz mogę go
też pędzelkiem wprowadzić we wszystkie te szczelinki, które do tej pory były białe. Woski się blendują, więc jeśli nie chcemy uzyskać efektu blendowania, no to powinniśmy poczekać, aż jeden wosk wyschnie, no i wtedy użyć tego drugiego. Bo mogę go nałożyć jeden na drugi oczywiście też, ale nie uzyskam wtedy takiego ładnego koloru, jaki bym chciała, tylko taki trochę, wiecie, zblendowany. Ja chciałam zaznaczyć, że ja nie jestem ekspertką od wosków i od mediów. Wszystko to, co Wam mówię, to najczęściej wykorzystuję w swoich pracach i działam na żywym organizmie. Tak, tak jak teraz. Idę na pałkę. Pałka za pałka, dwa kije. No i tak wygląda powoskowane za pomocą pędzelka. Nie mam już białych przestrzeni. Tak? Nie mam już białych przestrzeni. Mam tą żarówkę różowo-brązową. I taka to jest zabawa z woskami. Woski trzeba zakręcać. I to najlepiej dobrze, równo, żeby te zakrętki były dobrze pozakręcane. Ja Wam prezentuję kolory, więc one stoją do góry dnem, ale normalnie u mnie stoją tak, wiecie, tak, nie? W pudełku. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale no tak stoją. No dobrze, to teraz wycieramy rękę w bluzkę najlepiej, albo spodnie ewentualnie. Bo tak, wiecie, chusteczką to tak niekoniecznie to chce schodzić. To trzeba umyć wodą, najlepiej z mydłem. Teraz chciałabym użyć tego grafitu, ale za pomocą tego pędzelka. Ja nie wiem, czy Kasia mówiła, że go trzeba tak z góry, czy... Ojej, jak dużo mi się tego nabrało. O Boże, mi żal. No dobra, i spróbujemy te pomalować na szaro. Tak niekoniecznie wszystko. Znaczy, tak górna warstwa wszystko tym woskiem. Widzicie, że nie wyciągałam w ogóle nagrzewnicy do tego, żeby wysuszyć gazowo. No jest po prostu suche, nie? Oj, ten grafit jest ładny. On daje taki efekt srebra. No ładny. No ładny. To jeszcze, tak jak mówiłam, będzie pochlapane farbami, więc tam, gdzie nie będę chciała zmyć tych farb, no to ich nie zmyję. A tam, gdzie będę chciała, to je po prostu przetrę. Przetrę sobie. Nie, no ładny jest. Ładny jest, ale tak wiecie, sam to on nie robi takiego efektu wow, bo on jest po prostu taki szary. No. Tutaj po bokach tak się bardzo nie staram, dlatego że tam będzie farba. Więc tak wiecie, nie? Ok, tak to wygląda. Już Wam pokazuję do kamery, tylko zakręcę wosk. Tak to wygląda, bo poszarzone woskiem. Ładnie. Może to w kamerze nie robi takiego wrażenia, ale tak powiem Wam, na przed oczami to jest ładne. Tu jeszcze trochę może do środka go wrzucę, bo tu mam taki nieładny biały prześwit. Ok, i teraz tylko na górę, na ornamenty, chciałabym użyć tego zielonego jednak. Też go już chyba używałam, nie używałam go na pewno do niczego. On jest taki bardzo jasny. Myślę, że będzie fajnie wyglądał tutaj na tym wosku. No. Nie to, żeby był jakiś bardzo widoczny, ale powiem Wam, że trochę widoczny jest. Tą skrajną butelkę tak trochę bardziej powoskujemy na zielono. Boże.
Nie widać. Jest za jasny, ale popracujemy nad nim, nie? Ściemy trochę więcej, ubrudzimy. Tutaj też. I tutaj na dole. No widać, widać. No to jest praca shabby chic, więc wiecie, no ona nie jest ciemna, nie? Ten zielony to tak niekoniecznie widać w tej kamerze, nie? Najbardziej widać moje brudne ręce. Mam nadzieję, że coś tutaj jednak widzieć będziecie z tym zielonym. Ale jeszcze mam ciemnozielony wosk, więc jeszcze spróbuję ciemnozielonym. Trochę dopieścić. No ten jest bardziej widoczny. No tak. To był lepszy pomysł. To był, proszę Państwa, lepszy pomysł niż ten jasny zielony. Bo teraz to przynajmniej widać trochę ten zielony. Nie wiem, czy tamten nie jest jakiś taki kameleonowaty trochę, ale chyba nie. No i oczywiście im mocniej przyciskamy palcem, tym więcej tego wosku nam zostaje, nie? Na tym elemencie, który woskujemy. Ja robię tak bardzo, bardzo delikatnie, ledwo go tam dociskam. Bo też nie chcę, żeby był za bardzo taki zielony. No, teraz widać bardziej ten zielony. Chyba. Ale fajnie to wygląda. Szary w połączeniu z tym takim zielonym fajnie wygląda. I podoba mi się to połączenie brązu z różem. Nie sądziłam, że będzie mi się podobać, ale mi się podoba. Tylko tego brązu chyba trzeba dać zdecydowanie trochę więcej. Gdyż ponieważ ten róż go trochę, wiecie, wybiela, nie? Rozjaśnia go trochę, więc nie zacięło się, czyszczę ręce. Dobra. I teraz co my tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze taki wosk zupełnie z innej bajki. Rich Cooper i Bronze Age. I to jest z Art Alchemy. To są woski. Nie wiem, czy one mi będą tutaj pasować, ale no spróbujmy. Jak już je mam, no to je pokażę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ten Cooper jest przepiękny. To jest mój chyba ulubiony kolor. On jest taki, wiecie, taki ostry, bardzo, bardzo wyraźny. Uwielbiam ten wosk. Dobra, zaczniemy od brązu. Teraz mi się tutaj wszystko poblenduje na tej ręce, ale zaczniemy tak delikatnie od tego brązowego. Na razie robię to palcem, więc idę tylko po powierzchu tych elementów, nie? W środku one w środku zostaną białe. I teraz tutaj nie będę malować, nie będę wciskać tego wosku do środka. Zostawię ten. Pomyliłam woski. Zostawię ten przód biały, tak żeby też mogła go złapać farba. I on też wyjdzie taki trochę w środku różowy od farby albo niebieski. Jeszcze nie wiem, jakich kolorów użyję do tej pracy mediowej. I teraz tutaj ten napis zrobię tym Cooperem. I tutaj troszkę. Okej, okay. No i może zakrętka. Ja wiem, że to na razie nie robi prawie żadnego wrażenia, nie? Bo to się tak, wiecie, mało błyszczy. Zwykle woski wrzucamy do pracy na koniec. Jeszcze tutaj maznę tym kuperem, bo moim zdaniem jest tutaj go troszeczkę za mało. O, teraz. Zwykle woskujemy na koniec pracy, a ja to robię, wiecie, na początku.
bo chciałabym spróbować jednego efektu, który wykorzystywałyśmy już, jak byłam w grupie warsztatowej u Karoliny Bukowskiej. I tam robiłyśmy taki myk, że właśnie najpierw tuszowałyśmy, woskowałyśmy, przepraszam, a potem zamalowywałyśmy czarnym gessem i to gesso ściągałyśmy mokrą chusteczką. Fajny to był efekt, bardzo mi się to podobało, się to dla mnie, jak powiada klasyk. Teraz zrobimy sam kuper. Tak, o, trochę go tam wymaziamy. Sam kuper. No ten kolor jest fantastyczny. On się tak błyszczy, wiecie. No wszystkie woski się błyszczą, nie? Ale ten się błyszczy naprawdę bardzo fajnie. Ten brąz i kuper to są woski, których ja używam, jak robię pracę z efektem rdzy. To wtedy powiem wam, że no fajnie to wygląda. Dobra, to idziemy teraz z turkusem. Zobaczymy. O matko, a co tutaj się stało? To jest pentard. Jak ja mam się do tego wosku tutaj dostać, jakiego jest 1/3? Jaka intensywność. Dobra, tu mamy jakąś morską butelkę, ale pachnie. Te CR tu tak nie pachną woski intensywnie, a ten pachnie pięknie. Nie chcieliśmy pomieszać z kuperem. I tutaj też zostawiam biały środek i tutaj po prostu w ten środek na to gesso wejdzie farba. I tutaj sobie tylko tak zrobiłam, wiecie, po tych ornamentach, co ja z tymi ornamentami? Po tych wystających elementach, nie? Po tym wzorze na butelce. I to tak nie żałując tego wosku. I wyszło tak. No i tutaj do środka zostanie wpuszczona pewnie brązowa farba. Potem chyba Kasia też wykorzystywała brązową farbę. Teraz zrobimy tak. Teraz użyjemy tylko brązowego wosku i złotego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Znaczy połączenie będzie ładne, no wiadomo, nie? Gdzie jest zakrętka? Połączenie będzie ładne. Nie chcę, wiecie, mogłabym wszystkich wosków użyć, jakie mam kolory i pokazać wam, jak wyglądają, ale nie mam już żywicy i po prostu nim kupię i zrobię kolejne odlewy, żeby móc tam podokańczyć swoje prace, to też trochę minie, więc no przepraszam was, ale użyjemy tylko takich kolorów, które będą mnie potrzebne. Ok, tu sobie pogryzdałam tym woskiem wszędzie i nawet jeszcze tutaj zrobię to bardziej. Po prostu całe to wymarzę tym woskiem. Ok. Generalnie jak woskuję coś, to staram się to tak, wiecie, rozgrać wosk na ręku najpierw, tutaj na nadgarstku, czy tam na dłoni. I dopiero wtedy, że tak powiem, go użyć, nie? Żeby był taki ładny. I jeszcze robię to oczywiście palcem, bo wtedy nie widać tych takich kresek od pędzla. No ale czasem trzeba użyć pędzla. Im mocniej przyciśniemy, tym bardziej gładki efekt bez linii papilarnych uzyskamy. Dobra, i teraz ja chciałabym tutaj to królewskie złoto, tylko nie wiem, które to jest. Złoty metal, złoto królewskie. I ja bym chciała tutaj tą żarówkę w środku zrobić tym złotym królewskim. Wyjmę sobie odrobinę tego wosku tutaj. Też tak robię czasami, że po prostu wyciągam z opakowania wosk, żeby nie stał otwarty. Tutaj z boku na matę, tak jak widzicie. No i wtedy sobie, wiecie, rozcieram na palcu i na ręce.
No wiadomo, że z brązem to będzie złoto idealnie wyglądało. Jeszcze tak sobie mocno dosyć tutaj zrobiłam. No i w środku został mi biały. Trochę tego białego gesta widać, bo tutaj bardzo delikatnie to robię. Tak wiecie, żeby tylko po górze pojechać tym woskiem, a środek zostawić jednak biały, żeby tam weszła farba. Ta w proszku farba wejdzie spokojnie tutaj. No i tutaj mamy, tak wiecie, po długości i jeszcze tutaj te odżarówki, te pręciki takie, nie? No teraz mocniej jest zrobione. Pewnie część z Was krzyczy więcej złota. Gdzie jest ta kamera? O. Teraz ten efekt, to on, wiecie, on może nie jest jakiś porażający, nie? Ale jak się ułoży na pracy te elementy i się je jeszcze potraktuje farbą, to one wyglądają naprawdę dobrze. Ok, to tak wyglądają rzeczy takie wstępnie przygotowane. Muszę przygotować jeszcze jedną różową, więc zrobimy sobie teraz tą większą. Już nie mam gdzie tego wosku rozmazywać. I też ją tak troszkę powoskujemy, a troszkę zostawimy tej bieli, żeby, jak mówię, można było tam wcisnąć farbę. Ok, tak naprawdę niedużo i delikatnie. To jest też żarówka. Tu może jeszcze tą żarówkę weźmiemy. To już mamy trzy elementy różowe, to już myślę, że różowego to nam wystarczy na jakiś czas. Spróbujemy ręce doczyścić. Co, tak patrzę, co ja jeszcze tutaj mam. Mam jeszcze taki metal fajny. Też go mogę użyć w sumie. Zobaczymy. Najwyżej nie użyję go w pracy, nie? Ale tutaj spróbuję go użyć. On przypomina Cooper trochę, ale jest bardziej intensywny. Ten to jest intensyw, powiem. No powiem szczerze, ten mnie zaskoczył, a już go znam przecież. On jest taki miedziany, ten kolor jest taki miedziany. Chyba najbardziej do tych żarówek pasujący, nie? Okej, to sobie tak zrobimy. No, ten jest intensywny. Naprawdę intensywny, ale ładnie wyciągnął ten wzór, który jest odbity na żarówce. Dobra, i jeszcze jeden może z brązem pomieszajmy trochę. Może ze złotym go też przy okazji zmieszam na ręku. I też wyciągnę trochę te żarówki. Mam tu przybrudzony chyba palec pod spodem, bo zrobiłam sobie plamę. Ok, to jeszcze będzie na brązowo. I będzie schlapane różowym. Ta mi się najmniej podoba, jest najbardziej intensywna, ale najmniej mi się podoba. Tutaj też tylko po wierzchu trochę. Z tym brązem, żeby nie było, wiecie, żeby nie było potem na pracy, że jest tylko brązowe, nie? Bo nie o to, zupełnie nie o to chodzi. No i jeśli mam być szczera, no to mnie to
pędzelkowanie wosków to jakoś mało bawi. Nie podoba mi się ten efekt, chyba że ten wosk jest taki jasny jak tutaj ten szary, ten grafitowy. No to wtedy jeszcze tak, ale to na przykład to niekoniecznie, nie? Może jest za dużo po prostu tego brązowego, ale to no, nie przemawia to do mnie. Tutaj jak jest tak zrobione tylko po wierzchu, że tak tylko wiecie, widać to, co ma być tak ładnie wyciśnięte, to tak, bardzo mi się ten turkusowy podoba. Naprawdę ładny, ładny kolor. Naprawdę ładny kolor. I tu może jeszcze tym kuperem trochę się pobawię. Też tylko tak wiecie, delikatnie po wierzchu, żeby on mi się potem wkomponował w pracy. Tylko mogłam zmienić palec na bardziej czysty. O, teraz widać ładnie ten kuper. Bo też nie może być za dużo tych kolorów pracy, a tamta praca jest pomarańczowo-brązowa. Pomarańczowo-czerwona-brązowa chyba. No ja nie mam ani pomarańczowej farby ładnej, ani żółtej, ani czerwonej. A nie, czerwoną mam, ładną, no, ale nie proszkową chyba, a może proszkową też. No zobaczę, co ja tam mam, jak już będę robić tą pracę. Ale powiem Wam, że jeśli chodzi o moje nowe woski i ich zastosowanie, to fajnie to wygląda. Te kolory, które są dla mnie takie, wiecie, nieoczywiste i których normalnie to ja nie używam za bardzo, czyli te róże, turkusy, ta jasna zieleń, no to nie są moje kolory, które są dla mnie pierwszym wyborem, jeśli chodzi o kolor wosku. No, pewnie to zauważyłyście, że miałam Bronze Age Cooper, a i ten taki jasno-niebieski jeszcze, który też kiedyś udawał srebrny nawet na pracy, tak się go dobrze rozprowadziło. Przemawia do mnie ten grafit, naprawdę do mnie przemawia. Uważam, że to jest bardzo ładny kolor. Naprawdę do mnie przemówił. Teraz czyszczę sobie pędzel o tą, wiecie, mokrą chusteczkę z tego wosku. Oczywiście, że on nie zejdzie, nie? Ale jest taki trochę podczyszczony, wyschnie, będzie ideolo. Te pędzle od wosków można umyć w jakimś tam roztworze alkoholowym. Ja myję po prostu wodą z mydłem i też jest dobrze i nie niszczą mi się pędzle, także to tyle dobrego. No dobra, no to na dzisiaj to by było wszystko. No nie jest to jakiś porywający widok z tymi rzeczami takimi, wiecie, wywoskowanymi, no bo one są po prostu wstępnie przygotowane do użycia w pracy, więc one jak już trafią na pracę i wejdzie na nie farba i tak dalej, no to one będą ładnie wyglądać. Te dwa odpadają, to w ogóle do mnie nie przemawia, to jest zbyt intensywne, niedobre. Te woski są ładne, nie? Kolory są ładne, w ogóle ładne są, ale to do mnie nie przemawia, więc te dwa z pracy odpadają, a tych wszystkich użyję łącznie z farbkami. Więc tutaj jeszcze jakieś tam dojdą elementy, pewnie jeszcze mam skrzydła, ramka jeszcze dojdzie, no więc jeszcze parę rzeczy tutaj do tej pracy mediowej wrzucę. No a pracę pokażę gdzieś tam pewnie pod koniec miesiąca marca z tą lutową odsłoną prac z twórczymi rozdziałami u Kasi Kęcierskiej. No to żegnam się z Wami wielkim serduchem, z kolorową ręką, bardzo kolorową nawet. Do zobaczenia w następnym filmie. Dziś mam nadzieję, że Wam się moja propozycja trochę spodobała, może namówię kogoś do prób pracy z mediami, jeśli jeszcze ktoś nie próbował. Na początek może nie musicie kupować wszystkich tych kolorów. Wybierzcie sobie te, które są dla Was najładniejsze i które najbardziej kolory lubicie i od nich zacznijcie. A jak Wam się praca z mediami spodoba, no to życzę Wam powodzenia i trzymania się za portfel. Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami serdecznie. Dużo uśmiechu i szczęśliwego, fajnego dnia. Pa, pa.